Witajcie. Z tej strony ponownie Starkej. I tym razem, zgodnie z prośbą siostry, będziemy się widzieć z Gambit rzecz jasna. Chciałbym pokazać wam właśnie inną klasę. Siostra jako jedna napisała. Niestety, nie będę ukrywał, nie jestem z tego powodu zadowolony ani trochę. Jednak no, obietnica to obietnica. Ale no cóż, chciała, żebym pokazał wam Sentinela. Nawet bym go pokazał, gdyby nie fakt, że w sumie mi się go nie chce pokazać. Chociaż dobra, nie będę aż takim złym gościem. Wiem, że 1 kwietnia i w ogóle chciałbym strollować i pokazać wam Akolitę Śmierci, ale... będę tyle miły, że pokażę wam tego Sentinela całego. Nie wiem, jak to gdzie wyglądało, ale na pewno nie jest to postać w moim stylu. Dobra. Standardowe gadki. Nic nie będę tutaj teraz czytał, bo no muszę po prostu wam pokazać, jak działa ta postać i potem będziecie decydować, czym mamy kontynuować rozgrywkę. Rest assured, your mind and actions will be your own. Though why you mortals insist in glorifying a self-aggrandizing host in return. Dobra. Tak więc, no niestety, jestem zmuszony do tego. Ej, siostra. Tak, nagrywam. I widzisz, jestem grzeczny, pokazuję to, co chciałaś. Nie wykorzystuję faktu, że jest na prelist, żeby tego nie zrobić. No dobra, siostra przyszła, siostra poszła. Nic wielkiego. I powiem szczerze, klasa wydaje się być sensowna. Na pewno lepsza niż żołnierz, jeśli chodzi o przynajmniej mieczek, ale... no, co ja tam mogę powiedzieć? Jestem wielbicielem broni... innego typu. Dobra. Teraz jak jeszcze jesteśmy, spróbuję w inny sposób to wszystko zdobyć. Czyli dobrze, myślałem, że da się jakoś inaczej. Da się klikając... podczas skoku, no dobra. Oczywiście liścik Gai, standardowo. I teraz uwaga, ataki wspaniałe. Serio? Serio? To jest wszystko, co oferuje sobą ten miecz? Już widzę, że to będzie chyba niezbyt moja ulubiona klasa. Chociaż dobra, klasa sama w sobie może być fajna. Połowa wymogów wszystkiego, no ale... co tego hełma nie ubrałem. Z drugiej strony znowu... te nieprzyjemne animacje, nie, ja nie jestem w stanie chyba tym za bardzo grać. No więc mam nadzieję, że pod koniec odcinka w ankiecie, czy w sumie dobra też, nawet... nie, dobra, chciałem już teraz wam zarzucić tą ankietę, ale dam ją później, jak już poznacie trochę bardziej Sentinela jako tako. I po prostu będziecie mogli decydować, czy kontynuujemy moim magiem, czy w sumie Sentinelem, którego siostra wybrała, czy tam stróżem, strażnikiem, jak w sumie można to najłatwiej przetłumaczyć. Dobra. Tak więc idziemy. I mogę wam jeszcze powiedzieć też, że trochę tak pomyślałem co i jak. I prawdopodobnie znam parę rozwiązań rzeczy, których wcześniej nie widziałem. Otóż... ktoś mi mówi, że po prostu tą klasą zdecydowanie łatwiej będzie... dajmy na to... co chciałem? A, dobra, już pamiętam. No, tą klasą chyba zdecydowanie łatwiej będzie niszczyć te dziwne stworki, co tam widzieliśmy tego małego raz. W sumie próbowałem go polować przez cały odcinek i się nie udało. Plus właśnie tak... dobra, mniejsza o to. To już było w pierwszym odcinku. No, ale właśnie za wszystkie rzeczy zauważyłem jeszcze pewną właściwość. Pokażę wam ją teraz, patrzcie, skaczę. Im dłużej przytrzymam, tym skok jest trochę wyższy. Ale też nie wszystko, patrzcie, klikam teraz atak i to jeszcze bardziej przedłuża skok. Więc może się okazać, że jednak da się zebrać te rzeczy na pniach. Właśnie w ten oto sposób. Co też w sumie chciałbym sprawdzić. Dobra. Nie będę ukrywał, obrażenia są porządne. I przy okazji... patrzcie, widzicie? Kontrolować umiem. Ogólnie nie wiem czemu, achievement mi się... bił jakiś czas temu. Tak... po prostu sam z siebie, więc... no nie dostałem teraz za to achievementa, ale... proszę, umiem kontrolować, parować... i umierać bez powodu. Dobra. Tak więc... nie będę rzecz jasna jakimś idiotą, który chce ciągle parować. Chociaż, nie ukrywam, ta klasa by mogła z tego naprawdę benefit mieć spore, patrząc na to, że... nawet w opisie już było, że za parowanie ataków dostaje ona tą energię dusz całą. Dobra, teraz zobaczmy. Patrzcie, faktycznie działa. Dobrze, że przeskoczyłem. Działa.
dodatku jakaś fajna pelerynka i tarcza drewniana. A, tarczyka taka po prostu na zasadzie, że można ją brać zawsze i dodatkowo ma to do siebie fajnego, że pozwala szybko się poruszać, ale pelerynka z 4 witalności? Wow. Patrzcie, jak ona fajnie wygląda. Nie spada. Nie spadaj. Dobra. Mam znowu książkę przy okazji na temat bossa. Tego Owl Kinga całego. Dobra. Ale proszę, udało się tak w inny sposób. No oczywiście, będą mnie wszystkie samouczki uczyć, nie wiem po co. Jak ja już to umiem. I dobra, jak już tu spadłem niestety, co można przy okazji już ogarnąć tego stworka. I co my dla niego mamy? 5 razy kamień duszy. Nie wiem, chyba było mówione, że one są potrzebne do ulepszenia broni, ale pewien nie jestem, więc no. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Dobra. W takim razie lecimy jeszcze raz. Musimy teraz dokończyć tamto miejsce. Chciałem jeszcze poznać zdolność, którą oferuje długi miecz, bo chyba tak się nazywało. Tak, longsword. Vadus longsword. A sword się chyba czyta. Nie jestem pewien, wiecie, nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o anglistykę czy coś. Ale coś tam umiem, więc... To też nie jest tak źle. Oczywiście... delikatna, łamliwa, jak zwał, tak zwał, odwaga. Czyli kolejne witalności, i patrzcie. Plus 24 do witalności. Ten pasek jest olbrzymi. Prawda, nie jest to klasa z największą ilością życia startowego, bo z tego co widziałem, żołnierz miał więcej. Ale no widzicie. Rekord. Mój rekord jak nic, dobra. Nie wiem po co w sumie to ruszam, ale ruszam. No i idziemy. Zobaczymy jak będzie. Standardowo wiecie, ten taki schemacik tutaj, który jest, że najpierw trzeba pokonać paru wrogów, potem będzie ten jeden, który... No, przy którym dostajemy już umiejętność naszą. Ej, nie, już tutaj mamy. Fajnie. Wypada ciekawie. Ale co to będzie, to ja nie powiem. Dobra. Aha. Jakiś wyskok, który przy okazji... Większe obrażenia. Dobra. No nie trafiłem. W ogóle nie da się go zranić, dopóki go nie trafię umiejętnością. Takie trochę... Chciałbym, że mech nawet wręcz. Nie w porządku, myśli się. Nie ma dobrej celności, to... Oh. Czyli, że... Nie jest jakaś super zdolność, ale fajna. Bijemy z wyskoku, czyli można uniknąć jeszcze jakichś ziemnych umiejętności. I potem przez chwilę wszystkie moje ataki są mocniejsze. Dobra. Broń zdecydowanie jest nie w zasadzie, żeby spełnić atakami, tylko raczej atak, uniki, jakieś tam taktyczne bardziej starcia. Ale fajne, fajne. Nie będę ukrywał, jestem zachwycony po części tą bronią. W swojej prostocie, a jednocześnie takiej potędze de facto. Dobra. To teraz jeszcze tylko musimy iść zająć się w sumie pierwszym bossem. Co, to był pierwszy boss w sumie, tak, jeszcze został. Poza tym pierwszym bossem to mamy już chyba wszystko zrobione, co ostatnio się udało. Tak więc zaraz będziemy mogli zakończyć przygodę tego rycerzyka. Też nie, dobra, ten odcinek będzie poświęcony drugiej klasie właśnie. Odcinek trzeci będzie poświęcony w całości Sentinelowi. Ale którą klasą będziemy kontynuować, wiecie, no stwierdzicie po tym odcinku, pod koniec, jak już mówiłem, będzie ankieta w sumie. Jak już mówiłem o tym, że będzie ta ankieta, możecie do niej zajrzeć w dowolnym momencie oglądania. A bezpośrednio promowana będzie, wiecie, w tym całym... I dopiero pod koniec. Dobra, i mi się udało. I ten piękny, jakby magiczny element z kontry. I co my tu mamy? Tylko słoneczny kamień, nic wartego uwagi. Nie, mogę wam powiedzieć szczerze, Death's Gambit jest chyba jedną z nielicznych gier, w której naprawdę będę w jakikolwiek sposób starał się obsługiwać tarczę dosyć porządnie. Dobra, chociaż drugim razem się udało. Mówiłem, że nie będę próbował na siłę, jednak jak widzicie, mocno próbuję. Kolejne te jagody smocze. I Feniks. Tak, więc Feniks poluje, Feniks chce nas zabić. Standardowo, zbieramy co tu by nie było. I lecimy tutaj. Blokujemy jego atak, kopniak. Raz, dwa.
i po sprawie. I w ogóle zauważyłem też tak. Jakaś halabarda. Właśnie chciałem kontynuować. Jeśli coś jest niebieskie, to najczęściej przedmiot. Jeśli jest to... Nie mam statystyk, żeby to ubrać. Co? To mam jeden energii, znaczy finezji. Jeden finezji. To bez jaj. Nie mogę tego ubrać przez jeden finezji, ale okej. Ciekawe. Dobra, zaraz sprawdzimy. Skąd tak myślę, mam tutaj już dostęp do tych... No w sensie odkryłem tą technikę, wiecie, że można w ten sposób skoki wydłużać, pseudo. To może warto byłoby spróbować jeszcze raz, tym razem właśnie tutaj przedłużonym skokiem wejść i zobaczyć, co mi się tutaj kryje za skarb. Dobra, hyc. Nie, to trzeba jakoś lepiej przedłużyć. Ale ja nie umiem aż tak dobrze. Dobra, Feniksa nie ma. Robimy skoka i przedłużkę. Nie, teraz trochę za daleko znowu by... Nie wiem, czy to się da jednak zrobić w ten sposób, czy to nie jest jakaś po prostu rzecz, której po części nadużywam. Nie, nie, wiecie, ja tu zaraz zginę prawdopodobnie od tego, ale ja się nie poddam, ja... Muszę to spróbować zrobić. Ciekawe, czy da się w ogóle unicestwić tego Feniksa. Dobra. A faktycznie dało się. I jest jakiś wzmocniony hełm. Nie wiem, że to jest jakiś hełm, który jest jeszcze skuteczniejszy niż to, co mam do tej pory. I nie. Nie ma napisu oczywiście, bo się pobagowało jak zwykle. Teraz opis. Nic wielkiego. Ale nie będę się teraz tym przejmował, bierzemy starego hełma, bo jak widzicie jest lepszy, bądź co bądź. I będą błyszkawice, czyli teraz odskakujemy. Hits, jab. I... No nie trafiłem go, ale przynajmniej wiecie, wzmocnił tam swoje obrażenia. Dobra, i... Jab. Muszę wam przyznać, obrażenia fajne. Mieczek, jak mówiłem, nie ma najlepszych... statystyk do... Znaczy statystyk. Najlepszego sposobu, żeby... bić, ale nie zły. No i proszę, teraz dzięki temu, że gram w nim, możemy ubrać... Czekajcie, mamy 7 siły, czyli możemy wszystko, co wymaga do 15 siły? Tak, chyba do 15. Do 15... Tak, 15 to jest 7 i... A nie, 7 i 8 to jest 15. Tak, więc wszystko, co wymaga do... 14 siły możemy już od tak po prostu ubrać, więc nie jest źle. Teraz skok, żeby zadać obrażenie tej skrzyni. Standardowo, wiecie, jest ta aura, to trzeba ją jakokolwiek by ona nie była bezużyteczna odblokować. Skoro to może być potem postać, którą będę używał normalnie. Dobra, i znowu hyc. Skrzynka otwarta, zdobywamy tą krwawą aurę. W sumie to jest aura krwi, nie krwawa aura. Ale dobra, rozumiecie co, jak, więc tak. Jesteśmy tutaj szybko, bo chcę już wziąć tą książkę i mieć to za sobą. 15 minut, a ja jak zwykle dzięki temu, że ogarniam, to już to prawie załatwiłem. Resetujemy się, czy tam w sumie odpoczywamy. I chwila, gdybym wziął jeden w finezję, to mógłbym zobaczyć, jak działa halabarda. A to nawet będę taki dzisiaj miłutki, nie chcę robić achievementa ani nic, więc jeden punkt, więcej się nie levelujemy póki co. I dzięki temu mogę zobaczyć, jak działa halabarda, bo w sumie... Pewien rodzaj broni, którego nie znam. Dobra, dziab, dziab i super dziab. Trzeba w sumie siek. Dziab, dziab i siek. Fajne. Nawet fajne, nie będę ukrywał. Ulepszenie piórka. I zobaczmy. Dziab, dziab. Okej, ale jako, że nie mam tego, jak to się nazywa, mocy dla halabardy, to niestety muszę zostać przy mieczyku, który jest moim zdaniem trochę gorszy od halabardy. Bo tak patrząc na to, no wiecie, mówię to z perspektywy tego, że ma tylko to jedno uderzenie, jednak preferuję większą różnorodność, jeśli da się tak nazwać. No i kolejny raz starcie z tym czymś, z tym kimś. Ale jakie by nie było. Wiecie co? Jak w sumie teraz tak patrzę i myślę, to mam pewną teorię, ale o tym nie będę teraz mówił. Dobra, więc nie będę o tym teraz może mówił, jaką mam teorię. Ale niech będzie, że tak.
I siek. Trafiłem. I siek, i siek. Teraz uniki. Jab, unik. Jab i wyskok. I bez obrażeń. A, chciałem powiedzieć, że bez obrażeń wygramy, ale oczywiście już dwa razy dostałem. Niestety. Standardowo muszę się teraz uczyć, muszę rozdać na to. Na moc sentinela. Czyli tak, teraz dostaję zaparowanie tą całą energię. Nic wielkiego, rozumiecie. Dobra, więc lecimy już zaraz dalej na Owl Kinga i w sumie jesteśmy już prawie na momencie, na którym zakończyliśmy ostatnio. Szybko. Muszę przyznać, bardzo szybko. Dobra. Piórek nie używałem, więc mogę to otworzyć. Bo tak dowiedziałem się, że to wszystko można otwierać tylko jeśli się nie użyło pióra. Do momentu spotkania tej skrzyni. I patrzcie, teraz to jest takie proste. Chyba już w sumie to robiłem w ten sposób, czy nie? Bo już nie pamiętam, jak ja to robiłem. Ale widać, że łatwo można zrobić i proszę. Mam teraz w sumie plus 24 dalej do tej energii życia, czy tam witalności, w sumie jak złotek zwał. I przy okazji zobaczę, czy to coś, co tam ostatnio ubiłem, to był jakiś NPC. Tak, to był NPC. Come, take a look at things wares. You sure to be. Please. Okej. Aha. Zniszczona strzała. Fragment drewna i żelaza, które kiedyś tworzyły strzałę. Całkowicie bezużyteczne. King przyrzeka, że te kamienie są nasączone legendarną mocą, ale wyglądają jak zwykłe kamyczki rozrzucone wszędzie po Alduin. Okej, potem jakieś tarcia zwłok. Trucizna się buduje w czasie, kiedy ta tarcza jest na zewnątrz. Gnijące zwłoki przybite do kilku drewnianych desek. Wygląda na to, że ciało było dźgnięte małym nożem. King gwarantuje, że może być używane jako tarcza i jakiś... jakiś fajny hełm, chyba plus 10 do siły z finezji. Ale na niego nie jest na świecie, co? Zobaczymy tą tarczę. Może nie być najlepsza, ale zawsze coś, więc... Cek. No i zobaczymy, jakie ona w ogóle ma statystyki. Patrzcie, no ona ma jakość A. Fajnie. Aha, ale się będę zatruwał, jak mam ją wyciągniętą. No cóż. Się będę tracił energię ducha, bo jak wiemy, trucizna tutaj po prostu energię ducha mi odejmuje. Ale mamy tarczę, która blokuje dużo skuteczniej, więc wow. A szkoda, że ostatnio tego NPC-a straciłem. No cóż, niestety nie jestem najlepsza tarcza, nie będę ukrywał pod względem tego, że właśnie energię będzie mi odbierała. Ale jak zapewne wiecie, nie używam tarczy jakoś wielce, więc no. Jakby nie było, moim zdaniem dobra inwestycja. Tam siostra? A, okej. Okay. Zadowolona, że pokazałem postać, którą chciałaś? No co się nie odzywasz wyjątkowo? Dobra. Modlimy się tutaj jak zwykle. Nie ma co robić, nie można się levelować za bardzo. I wiecie co, nawet bym powiedział, że z chęcią użył tej halabardy do walki z bossem, ale... No nie wiem, czy to dobry pomysł, patrząc na to, że mam mocy, a miecz w sumie więcej bije. Nie. Jakkolwiek nie byłby on drewniany... To jest moja startowa broń, to będę z niej korzystał, dopóki nie zdobędę mocy dla innych, rozumiecie? Okej, okay, i pociski, i unik, i jab, i hyc w powietrze. Czyli po to, żeby mi trafić, bo jakby inaczej. I jab, i jab, i... no nie no. Ja wciąż mnie jeszcze tutaj dobiję. I unik. I teraz wyskok w taki sposób, żeby go trafić oczywiście. Nie, ja nie mogę tu zginąć. Nie mogę, mam przecież delikatną odwagę. I super skok i dobijamy. Dziękuję bardzo. To było szybkie, ale też blisko było do śmierci, więc... Zobaczmy, co teraz tak właściwie można osiągać. Aha. No w sumie takie standardowe rzeczy, ale... ze wszystkiego nie wiem, co by najlepiej wybrać.
Więc nie będę teraz oddawał tych talentów. Niestety, jak się okazuje, drzewko jest identyczne. Więc no. To teraz nie jest to nie jest sprawa na teraz. Oczywiście idę tam, bo tam coś było chyba? Pewnie nie jestem, czy tu było cokolwiek, czy raczej właśnie nic. A, tam było. Ej, widzicie? Jak tu byliśmy magiem, to były tu jedne zwłoki, a teraz nie ma niczego. Czyli może jednak jak się tutaj poginie sporo, to coś się pojawia. Albo nie wiem, jak coś się zrobi. Ale dobra, mniejsza z tym. Zobaczymy kiedykolwiek może. O, 20 minut, to my jesteśmy już tam, gdzie zajęło mi, co w sumie zajęło mi dwa odcinki, ale... Jak już niejednokrotnie mówiłem, taki urok grania w coś, kiedy już się zna jakiś etap w rozgrywce. Wiesz, kill. Dobra. No, tylko, że nie wiem, jak on działa. Ale no, możemy zobaczyć. I to? Aha, takie coś. Niestety, jak mówiłem, energię ducha będę tracił za wyciąganie tarczy. Smuteczek taki delikatny, ale wiecie, nie ma co się przejmować. No i główne sanktuarium. Bez śmierci tym razem. No, chociaż to może, mówiłem, być kwestia tego, że gram teraz całkowicie odmienną postacią, czy coś. Ale dobra, nie będę teraz narzekał na to wszystko. No to idziemy. Standardowo. Aktywujemy tutaj kapliczkę. Muzyczka piękna. I tutaj w sumie można zobaczyć, jakie są umiejętności. Aha. Dobra. Ale idziemy. Nic ważnego. No tak, standardowa śmierć, który tutaj mówi. Okej. Okay. Dobra, nic wielkiego. Standardowo dialogi nawet się za bardzo nie różnią. Any solace you might have found here. Just as the heavens abscond, if you believe in that. I am Bast. Not that it makes any difference here. No właśnie, nic wielkiego. Jakaś dusza, tutaj było kolejne piórko. Tego nic nie wypada jak zwykle. I w sumie inaczej mówiąc, lokacja się chyba nic nie różni, no poza tym, że jak widać inne umiejętności się dostaje w zależności od tego, czy jest się inną klasą. To w moim odczuciu jest jak najbardziej zrozumiałe, patrząc na całokształt tego, jak gra jest skonstruowana. I dobra, teraz pogadajmy z nim jeszcze raz. Co można kupić? No oczywiście ulepszenie. Piórka. I chyba jakieś umiejętności ona może mieć. To wymaga wielkiego miecza. Wielkiego miecza i... To wymaga... I znowu z kolei księgi. Ha. Czyli w sumie ma trochę zdolności, ale nic takiego, co by mi teraz wielce interesowało na obecny moment. Prawda, wiem, że mógłbym zająć się tym wszystkim, ale no, widzicie, nie ma niczego takiego wartego uwagi. No i ten gościu, rzecz jasna, też. Dobra, zobaczymy, czy on ma coś ciekawego. Dobra. O tym też muszę pogadać, oczywiście. Bla, 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 nic ważnego. Wiecie, takie standardowe, po prostu chcę ten dialog przeklikać. Back for more. Nothing new. Despite these lands swelling with forgotten, to the west lies the Obsidian Vale, hunting ground for the nomadic Amarog. Okay, jakieś tam informacje po prostu na sobie dialog. To the east lies the Bulwark, gatekeeper to the city of Alduin. If you're feeling exceptionally lucky. Dobra. Co on w ogóle sprzedawał? Takie podstawowe rzeczy. Jakiś może lepszy łuk, ale nie jestem pewien. Dobra, standardowy mieczyk, sztyleciki i inne takie rzeczy. U, jakiś topory. Ciekawe to by mogło być, tylko nie wiem, czy jest sens, żeby go brać. Może warto byłoby sprawdzić później. Ej, my to mamy właśnie chyba. To mamy, ale tego nie ma. Dobra, mniejsza. Kopamy drabinę, tak, kopamy. Kopiemy drabinę. I... standardowo skrzynka. Kopamy drabinę. Dalej nie wiem, jak tam wleść, ale tą skrzynię muszę jakoś ubić. Chociaż nie wiem, czy to jest realne na obecny moment. Zobacz ten łuk cały, który wydaje efekt podpalenia dodatkowo. Ale widzicie, nie, ta skrzynia jest jeszcze nieosiągalna dla mnie. Jak widzicie, nie ma szans. Czegoś mi brakuje, żeby tam się dostać bezproblemowo.
Dobra, ale przynajmniej pozbyliśmy się tego wszystkiego. Chyba, że... chwila. Muszę coś sprawdzić teraz odnośnie tego mieczyka, który mam. Zobaczymy, czy się uda. Light trigger? Left trigger, nie mogę w powietrzu robić tej zdolności. Nie, dobra. To nie jest na teraz. Oczywiście poza tym, że można zwiedzać te lokacje, ale... Tak, ale tu w sumie jest ich przeciwnicy, których chyba wolałbym nie spotkać. Nie, nie chciałem wychodzić z lokacji, ale dobra. Jak już wylazłem z lokacji, to trudno. No w takim razie może zobaczymy cokolwiek takiego nowego tutaj. No i da się coś nowego. Mało... A, dobra, to trucizna się jeszcze nie ładowała wtedy, dlatego nic się nie działo, a teraz już widać, jaki jest efekt zatrucia. Co, nie widać, że jestem zajęty? Chyba wiecie co, w takim wypadku... Bo mówił mi Uncle, a mnie Boże, mam jakieś... Nie wiem, siostra... Nie wiem, siostra, i mnie to mało interesuje, teraz jestem zajęty odcinkiem. Dobra, i standardowo ta akcja, sama akcja, co była ostatnia. Standardowy schemat. Nie wiem czemu, ale coś czuję, że on będzie bossem w tej lokacji. Dobra, nic się nie zmieniło w tej kwestii. Też tak czuję, że jakbym przyszedł od drugiej strony, albo to byłoby znowu podwieszone, to bym... Mógł łatwo się tam dostać. Ale dobra, to nie jest temat na teraz, że tak nazwę. Chociaż, ej, a co jeśli udało mi się dostać tu? Mech. Aha, czyli to jest kolejny boss, jakiś, pewnie jakiś potężniejszy czy coś. Nie czuję, żeby to było jakieś wielce. A, to i tak da się szukać system, żeby szybciej dostać. A jest tutaj... jakiś mieczek plus 2. Aż zobaczę. To no fajniejsze ma nawet animację. Tylko problem jest taki, że nie mam do niego żadnego skilla. Więc na obecny moment muszę wrócić do mojego tego mieczyka. Ale jeśli będziemy kontynuować przygodę jako Sentinel, to chyba już wiem, jaka broń będzie moją bronią na obecny moment. Dobra. A teraz tutaj trzeba iść się upić. Standardowo, tak jak to było ostatnio. Teraz mogę iść normalnie. Tak. Ostatnio to samo było. I dobra. I można iść tutaj dalej. Fajnie, dostaliśmy informację o tym tam bulwarku czy coś, tak? Mamy księgę dodatkową. I w sumie jesteśmy w jakimś miejscu, w którym ostatnio chyba nie byliśmy, więc... No dobra, nie wiem, no byliśmy jednak. Ale to nie jest powód do radości, szczerze. A byliśmy, bo mam tutaj tego Spellblade'a, którego ostatnio też mieliśmy. Czyli tak na logikę teraz dzięki niemu bym mógł, jakby będę miał 8. Tak, 8 to będę mógł, inteligencji to bym mógł już tego używać. Dobra, spróbujmy go sparować. I kontra. Jak na razie idzie dobrze. I mamy tego skróta, o którym myślałem ostatnio. Dobra, czyli jest dobrze w sumie. W sumie dobra, jest dobrze. Trochę pleonazm mi z tego wyszedł. Nawet spory pleonazm, ale wiecie. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest pleonazm, jest to wyraz, który w sumie jest taki niepotrzebny. Masło maślane. Tak, coś tu masło maślane, idealne określenie, siostra, dzięki. Na to wszystko dostajesz 10 punktów do Hufflepuffu. Nie jest Hufflepuffie. Jesteś. Ty o tym jeszcze nie wiesz, ale jesteś z Hufflepuffu. No ja wiem, że jestem z Hufflepuffu. Ale nie, to mi wyszło, że jestem hapu. Okej. Okay. Tutaj nie wiem, czy lazłem. Co? Gdzieś lazłem, ale nie pamiętam gdzie. Pewnie tu jest ten rycerz? Nie. Tu jest ten jakiś lokacjalny nowy, do którego nie chciałem leść, więc lepiej tam nie będę lezł. Tu jest przeciwnik.
I jesteśmy tam, gdzie był Spellblade i przy okazji w miejscu, gdzie jest ten podejrzany smokeł. Jak dalej pójdę, pewnie jakaś lokacja będzie. Ja, jakaś ściekopodobna lokacja. Tak więc lepiej nie na teraz. I dobra. Jeszcze mam chwilkę, więc... Ze wszystkich rzeczy, które są dostępne i tak dalej, chyba nie wiem, co mam robić. Może coś się znajdzie, ale na pewno trzeba będzie pójść do jakiejś innej lokacji. I bulwark. Druga księga. Dobra. W sumie mamy chyba wszystko, co jest potrzebne, żeby pójść walczyć z tym czymś. Jeśli to bulwark był tym obrońcą miasta, tego całego, do którego mamy się dostać, czy coś. Zaraz sprawdzimy, bo ten nasz handlarzyk chyba mówił nazwę tego kogoś. Przy okazji tutaj też są moce dla miecza tego wielkiego, więc zobaczymy zaraz. Dobra. No, teraz nie powtarza tego. Ale jeśli to był on, to mamy właśnie teraz już przynajmniej potwierdzenie, że tak, to był on i wiemy przynajmniej, że już mamy wszystkie rzeczy potrzebne do jego pokonania. I póki co zobaczmy jeszcze, jakie są tutaj umiejętności. No to jakieś dwie umiejętności dla tego całego miecza wielkiego, więc może byśmy się naprawdę na niego przerzucili. Tak więc jest interesującą bronią na pewno. Pod kątem... No, animacja ataku znacznie lepszy. Aż nie ukrywam, chyba ten jest trochę szybszy, więc... Jakby nie było... No widzicie, fajny. Ale nie do końca jestem przekonany, czy będę z niego korzystał. Póki co, jak mówię, mam tego swojego i mi to wystarczy. My mamy 31 minut, wiem, że mogłoby być dłużej, ale... Nagrywam to w wielkim pośpiechu. Więc tak... W tym momencie powinna się gdzieś pojawić już ankietka. Odnośnie tego, którą postacią kontynuujemy przygodę. No i na obecny moment to jest tyle. Mój Sentinel się z wami żegna. No i do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku z przygód Sentinela. Albo oczywiście naszego maga. Czy tam wojownika księgi, jak go w sumie nazwałem. No i oczywiście innych grach, więc na obecny moment, jak mówiłem, to tyle. Więc trzymajcie się i do zobaczenia w następnym razem. Hej!